Witam Państwa na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o kapuście Kiszonej. Dzisiaj 3 września. Pierwszą, kiszę w tym roku, kapustę Kiszoną, pierwszy raz. Kiszę dzisiaj 30 kg. To jeszcze nie jest kapusta na zimę, to jest teraz na jesień. Do spożywania, ponieważ. Zaczynać trzeba budować odporność na jesień, która nas czeka. Jakie są właściwości kapusty w ogóle kiszonej? Więc tak, kapusta kiszona jest ważnym produktem w diecie pod względem wartości odżywczych. Otrzymana jest dzięki procesowi fermentacji przez organizmy naturalne, zasiedlające jej liście. Są to głównie bakterie kwasu mlekowego. Podczas procesu fermentacji, czyli tak tzw. kiszenia, mikroorganizmy przekształcają cukry, sacharozę, glukozę i fruktozę w kwasy organiczne, etanol i dwutlenek węgla oraz manitol. Ostateczna postać gotowego produktu jest zależna od prawidłowego przebiegu procesów metabolicznych bakterii. W pierwszej kolejności kapustę należy rozdrobnić oraz zapoczątkować proces fermentacji poprzez stworzenie warunków o ograniczonym dostępie tlenu. Czyli to jest właśnie kładzenie do takiej układanie w takiej beczce i ubijanie tej kapusty. Ale zanim zaczniemy ubijać tą kapustę posiekaną i rozmieszaną z marfią, musimy tą kapustę wymieszać z solą niejodowaną kłodawską. Ja na kilogram kapusty poszatkowanej daję łyżkę soli kamiennej. Potem, yy, gdy ta kapusta jest już dobrze rozmieszana, wsypuję ją do beczki i ubijam właśnie w ten sposób tak powoli, aby nie rozwalić beczki. Ubijamy. Tą kapustę dokładnie o na spód beczki przed wsypaniem kapusty możemy dać liście dębu, liście wiśni, liś laurowy możemy tam dać jeżeli mamy naturalne u siebie wyhodowane jabłka bądź od kogoś, ale wiemy, że są naturalne bo kiesione jabłka w kapuście są też bardzo dobre. Więc ubijamy dokładnie tą kapustę, aby pomiędzy tą kapustą było jak najmniej szczelin. Jak najmniej szczelin. Po kilku godzinach od takiego zasolenia zaczyna się fermentacja. A potem. Następuje spienienie mieszanki, bo zaczyna się zmożona produkcja gazów. Właściwa fermentacja mlekowa następuje od 10 do 16 dnia po zasoleniu. W tym czasie rozwijają się bakterie względnie i bezwzględnie heterofermentacyjne. Na ostateczną postać smak oraz zapach ma wpływ przebieg metabolizmu bakterii oraz związki, które powstają w czasie przemian chemicznych. Kapusta kiszona i jej sok mają właściwości prozdrowotne. Kapusta kiszona są bogat i sok są bogatym źródłem szeregu mikroelementów żelaza, selenu, magnezu, makroelementów, wapnia, magnezu, siarka i sodu. I potasu. Witamin z grupy B, A, E, K. Kwasu foliowego i błonika. Największe i skupisko występuje w zewnętrznych częściach zielonych liści roślin. Najwięcej w kapuście kiszone jest witaminy C. Witaminy C, która pozwala nam budować naszą odporność. Wzmacnia działanie układu immunologicznego i zwiększa wkłanianie żelaza z układu pokarmowego. Wzmacnia także nasze naczynia krwionośne i zapobiega rozwojowi chorób układu krążenia. Obniża proces starzenia się, reguluje syntezę kalogenu oraz melaminy, wpływa na wygląd skóry, włosów i paznokci, chroni skórę przed niekorzystnym działaniem profieni UV. Kapusta kiszona i jej sok są produktami o niskiej wartości energetycznej. Szczególnie polecane są dla osób walczących nad wagą lub otyłością. 100 gram produktu kapusty kiszonej dostarcza tylko od 16 do 19 kilokaroli, a sok od 12 do 33 karoli. Błonik zawarty w, produkcję, w produkcie powoduje zwiększone uczucie systości i zapobiega za, na Padą w wilczego apetytu. Zawarte w kapuście kiszonej bakterie mlekowe przyspieszają pasaż jelitowy, zapobiegają zaparciom i działają profilaktycznie na układ odpornościowy. Kapusta kiszona jest bogatym źródłem błonnika pokarmowego, który reguluje perystaltykę jelit. Błonnik oczyszcza organizm z toksym. Regularne wypróżnianie pozwala na zachowanie prawidłowej mikroflory jelitowej. Kapusta wykazuje działanie przeciwzapalne i zapobiega występowaniu wrzodom żołądka. Zawarty w kapuście kiszonej gefarant. Stymuluje dodatkowo ściany żołądka i zwiększa produkcję śluzu. Jest skuteczny w walce ze zgagą. Kapusta ma działanie przeciwnowotworowe zawiera licznie związki które wykazują przydatność w prewencji nowotworowej dzięki obecności naturalnych przeciwutleniaczy witaminy C, A i E kartonoidów oraz polifenoli produkt ten zmniejsza ryzyko zachorowalności na nowotwór układu pokarmowego oraz nowotworów hormozależnych, raka szyjki macicy, pierścieników i prostaty. Związki te należą do grupy przeciwutleniaczy, które niwelują działanie wolnych rodników. Wolne rodniki to cząsteczki utleniające inne substancje, a ich nadmiar w organizmie jest szkodliwy. Kapusta kiszona i sok z kapusty wpływa pozytywnie na układ krwionośny dzięki niskiej zawartości cholesterolu i tłuszczu. Reguluje przemiany tłuszczowe w organizmie. Wspomniana wcześniej witamina C wzmacnia ściany naczyń krwionośnych i bierze udział w profilaktyce chorób krążenia. Układ odpornościowy, spożywanie kapusty kiszonej, i jej soku wzmacnia odporność. Bakterie mlekowe, biorąc udział w fermentacji warzyw, wpływają na układ immunologiczny organizmu. Ten naturalny antybiotyk reguluje pracę. Mikroflory bakterii elitowych, tworząc swoistą barierę dla szkodliwych mikroorganizmów. Kwa kwas mlekowy oczyszcza układ pokarmowy z bakterii gnilnych. Kapusta i sos kapusty ma także działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe. A jakie jest niepożądane działanie kapusty? W przypadku nadmiernego spożywania kapusty kiszonej należy spodziewać się dolegliwości ze strony układu pokarmowego pod postacją zdęć uporczywych gazów, odbijania i odbijania. Więc tak pokrótce przeczytałem, jakie są właściwości kapusty kiszonej, a dążąc do celu zakiszenia tej kapusty, więc tak jeszcze raz ubijamy. Widzimy, że na wierzchu. Zaczynają wypływać soki pochodzące z tej kapusty zmieszanej ze solą te soki zostawiamy, należy pamiętać, że ten płyn, który wyjdzie z kapusty, on musi przykrywać tą kapustę podczas kiszenia, gdy już mamy dobrze ubitą kapustę w tej beczce nawierz najlepiej dać jakąś deskę, najlepiej na przykład dębową. I przycisnąć to kamieniem. Gdy kapusta zacznie fermentować i zaczynają pojawiać się na wierzchu burzyny, to te burzyny zbieramy. No i wylewamy i oczyszczamy, właśnie zawsze na wierzchu tą kapustę, żeby tych burzyn nie było, nie doprowadzając do powstania na wierzchu pleśni. Ale wodę czy ten sok, który jest nad kapustą, nie wylewamy, tylko same burzyny. Ja w domu trzymam taką kapustę w beczce w warunkach domowych w temperaturze około 20-21 stopni do 10 dni, a potem znoszę do piwnicy, którą mam zrobioną z ziemianki, w której temperatura jest około 8-9 stopni, aby, e, aby spowolnić już proces fermentacji. No i tam trzymam tą kapustę i spożywam na bieżącą, bo tak jak powiedziałem, to jest jeszcze kapusta nie na zimę, tylko na teraz na bieżące na bieżący czas. Oczywiście możemy sobie zrobić też taką kapustę w słoiku, tak jak ja tutaj mam litrowy słoik, dobrze do słoika ubić, ubić, ubić i tu zacisnąć od góry czy tam włożyć kamień, czy, czy ciężarek jakiś, i też nam ta kapusta w słoiku ukiśnie, jeżeli nie mamy warunkach, warunków, żeby trzymać w bezce. Także zachęcam Państwa do kiszenia kapusty, do budowania swojej odporności, bo wiadomo, że jesienią nasili się atak wirusów, bakterii i wszystkich różnych rzeczy. Dlatego dobrze mieć organizm już. Naszykowany na walkę z tymi patogenami. Czyli przypominam proporcje. Na kilogram kapusty. Dajemy łyżkę soli, ale bardzo ważne, niejodowanej kamiennej, najlepiej, kłodawskiej, naszej polskiej e, soli. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Proszę o lajka i subskrypcję. Do widzenia.